Dzień dobry, czy już mnie słychać? O, widzę, że już się pojawiają na czacie odpowiedzi. Dzień dobry, nazywam się Martyna Sendek. Witam Was wszystkich na webinarium programu Solidarna Szkoła, który jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Europejskim Centrum Solidarności. Dzisiejsze nasze spotkanie dotyczy ścieżki Polka Niepodległa. Czyli będziemy przyglądać się światu właśnie z perspektywy kobiety i poprowadzi to spotkanie pani Ewa Pietraszek, animatorka kultury, członkini Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna, współtwórczyni projektu Kobiety od Focka, uczestniczka projektu Kobiety na Woli i współtwórczyni audioprzewodników po Otwocku. A dzisiaj nam opowie właśnie o swoim doświadczeniu w tym zakresie, a szczególnie o spacerze Warszawa Opozycjonistek i zdradzi nam, jak podobny spacer możecie Państwo w swojej szkole, w Waszej miejscowości przeprowadzić z uczniami. Więc zostawiam Was tutaj z Panią Ewą. Ja będę obecna na czacie i zachęcam, żebyście się przedstawili, napisali, czy nas dobrze słychać właśnie tutaj w okienku czatu, a jeżeli będziecie potrzebować jakiejś pomocy, to też odzywajcie się na czacie, ja będę i na koniec się jeszcze włączę. Więc miłego wieczoru. Pani Ewo, oddaję Pani głos. Dziękuję. Dobry wieczór wszystkim. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze mnie słyszycie. Ja sobie pozwolę zwracać się do Was nie poprzez Państwo, tylko tak po prostu, więc myślę, że trochę może bardziej swobodnie i milej. I od razu też chciałam powiedzieć, że pierwszy raz jestem po tej stronie webinarium, to znaczy po stronie osoby prowadzącej, także proszę mi wybaczyć ewentualne wpadki techniczne, ale będę się starała, żeby wszystko poszło tak, jak trzeba. Spotykamy się dzisiaj dlatego, żebyście mogli poznać metodę, jaką jest audioprzewodnik z jednej strony, a z drugiej strony chciałam Wam też opowiedzieć o kobietach w historii, bo na tych dwóch filarach się opiera audioprzewodnik Warszawa Opozycjonistek. I zacznę może od tego, czy Państwo widzą prezentację, jeszcze chciałam o to zapytać. Super, dziękuję. To zacznijmy od tego, żeby uporządkować sobie nasze dzisiejsze spotkanie. Będzie trwało około 60 minut i chciałabym zacząć od tego, żeby opowiedzieć kilka słów o mnie, w takim sensie, żeby Państwo ewentualnie dobrze zrozumieli, w jakich obszarach ewentualnie, co mnie interesowało przy tworzeniu tego projektu i w jakich obszarach mogę być pomocna ewentualnie. Więc zaczniemy od tego. Potem chciałabym opowiedzieć o kontekście, w jakim powstał audioprzewodnik. Następnie przejdę do historii kobiet w ogóle, her story, o tym powiem się trochę później. Kolejnym punktem na naszej liście będzie tworzenie audioprzewodników przed takiej stronie technicznej. Chciałabym Państwu pokazać tę metodę. Potem będzie chwilka na to, żebyśmy się ewentualnie wymienili jakimiś refleksjami, żebym nie odpowiedziała na Państwa pytania. A na końcu jest jeszcze trochę źródeł, które mogą Wam pomóc w tym, żeby przygotować taki bądź podobny audioprzewodnik w swojej miejscowości. Więc przechodząc do punktu pierwszego, ja miałam przyjemność stworzyć kilka audioprzewodników. Jednym z nich było taki cykl kilku audioprzewodników po Otwocku, bo jestem związana z linią Otwocką. To taka mała miejscowość, to jest mała miejscowość Warszawą, która ma swoją specyfikę, ponieważ to była miejscowość uzdrowiskowa, także jest tam dużo bardzo ciekawych wątków. I nagrywaliśmy przewodniki taką metodą partycypacyjną razem z mieszkańcami i to były osoby w różnych grup wiekowych, to znaczy byli tam zarówno ludzie w wieku starszym, były osoby dorosłe, pracujące osoby dorosłe i była też młodzież, więc to było dosyć ciekawe doświadczenie, żeby spojrzeć z perspektywy różnych osób zaangażowanych w ten projekt.
i powstały trzy ścieżki audioprzewodników. To jest z jednej strony. Z drugiej strony interesuje mnie historia kobiet. I właśnie między innymi realizuję taki projekt, który się nazywa Kobiety od Podsta. Staramy się wraz z moimi koleżankami tam z Podsta, staramy się gromadzić wiedzę na temat kobiet, które tam żyły, mieszkały i jak zostawiły swój ślad na terenie od Podsta. Organizujemy spacery historyczne, organizujemy też, zdarza nam się, że robimy wykłady na potrzeby lokalnej społeczności i ostatnio uruchomiliśmy też klub czytelniczy, czyli spotykamy się raz w miesiącu i czytamy książkę dotyczącą jednej z kobiet związanych z historią od Podsta. Brałam też udział w takim projekcie Kobiety Woli i tutaj też jest akcent od Podsta, dlatego że bohaterką tego projektu jedną z była Irena Hendler i ona spędziła dzieciństwo w Podstu, dlatego udało mi się połączyć te wszystkie zainteresowania w jednym miejscu. I wspólnie, tak jak Państwo widzą tutaj na zdjęciu, to była też taka grupa bardzo, bardzo różnorodna, że z mieszkańców mieszkamy w Woli, z którymi wspólnie pracowaliśmy nad historią życia Ireny Sendler, z tego potem została publikacja. Kolejna jakaś ważna, wydaje mi się, rzecz w kontekście tutaj naszego spotkania i naszej rozmowy jest to, że współpracuję ze środkiem Karta, czyli zajmuję się trochę historią, popularyzacją historii. I między innymi miałam przyjemność przygotowywać taką prezentację o ruchu obrony praw człowieka i obywatela, ROPCIO, tak popularnie, czyli to właśnie była opozycja w czasach PRL-u. I również właśnie w ramach przygotowań tej prezentacji skupiłam się na poszukaniu historii kobiet, tak jak Państwo tutaj widzą na slajdzie. Kobiet, które były zaangażowane właśnie w działalność ROPCIO. I również jakby planujemy ze względu na to, że przyszły rok, jak pewnie wiecie, będzie stuleciem od czasu, kiedy w polskim parlamencie znalazły się pierwsze kobiety, więc planujemy w Karcie przygotować taki projekt, który będzie kobietę popularyzował i o tym temacie mówię. Dobrze, to tyle o mnie i teraz możemy przejść do kolejnego punktu na mojej liście, czyli chciałabym Państwu opowiedzieć o kontekście konkretnego audioprzewodnika, który jest dzisiaj tematem naszego spotkania. On powstał siłami Stowarzyszenia Pracowni Etnograficzne, którego jestem w tym filmie. To jest stowarzyszenie, które zrzesza etnografów i etnografki, którzy zajmują się różnego typu działalnością, równie taką klasycznie etnograficzną, czyli badaniami terenowymi, ale też działalnością edukacyjną i działalnością animacyjną. Jakby w ramach właśnie tej działalności animacyjnej powstawały audioprzewodniki. To jest bardzo ważne, to będzie też ważne w dalszej części mojej prezentacji, to jakby nasz punkt wyjścia wszelkich działań w pracowni etnograficznej. To znaczy ważne są dla nas historia rozumiana w takim sensie, rozumiana z perspektywy codziennego człowieka, czyli nam na codzienności, zależy nam na tym, żeby poznawać lokalność, zależy nam też na tym, żeby poznawać historię nie tylko polityczną, nie tylko tak jak w podręcznikach mamy historię polityczną, czy też historię militarną, tak interesuje nas również historia społeczna. No i pojęcie kultury, jak rozumiane jako wszystko to, co tworzymy, to jest proces, który jest kontynuowany. I to też był ważny kontekst dla powstania tego audioprzewodnika. No i właśnie, i w ramach działania stowarzyszenia powstał taki projekt, który się nazywa Miejska Ścieżka. Miejska Ścieżka to jest taki portal, na którym znajdują się audioprzewodniki po Warszawie, bo to jest miejsce naszej siedziby, więc jakby tu głównie działamy. I w ramach, na tym portalu, w ramach projektu powstało już wiele, wiele audioprzewodników. Tutaj Państwo widzą ich spis. I my zajmiemy się tym jednym konkretnym, czyli przewodnikiem Warszawa opozycją Mistek. To jest audioprzewodnik, którym zależało nam na tym, żeby pokazać historię kobiet
związanych z opozycją w czasach PRL-u, ale też pokazać miasto widziane ich oczami. I w ogóle audioprzewodnik to jest taka, może ja też powinnam, czy Państwo w ogóle wiedzą, czym jest audioprzewodnik, to, że to o to też powinienem zapytać. Albo czy mieli Państwo okazję posłuchać tego audioprzewodnika? Audioprzewodniki są jakby nie tylko w Warszawie, też w innych miastach. To jest taki system, który ma taką historię jak w muzealnictwie. Często właśnie muzea korzystają z takich systemów, że możemy sobie wypożyczyć audioprzewodnik recepcji, założyć słuchawki i przejść przez wystawę, zobaczyć się właśnie z narratorem, który opowiada nam o tym, co widzimy. Natomiast my, zainspirowani takimi działaniami, które akurat popatrzyliśmy w Indiach, stocznie z kobietą, dzięki za tę odpowiedź, to też się będzie pojawić, tak. Okej, okay, no więc tak, no więc rozumiem, że raczej tę stronę wiedzą, no to już mówię. Z naszej perspektywy audioprzewodnik jest o tyle ciekawą formą, po pierwsze popularyzowania wiedzy, a po drugie poznawania miasta, że on zakłada spacer, czyli poznawanie przestrzeni wieloma zmysłami. Jakby to nie jest takie bierne poznawanie, pogłębianie wiedzy polegające na czytaniu, czy też po prostu patrzeniu, tylko możemy, korzystając z tego przewodnika, poznać miasto z wielu perspektyw. I my przyjęliśmy taką metodę, że nagraliśmy film, który jest całością, to znaczy są takie audioprzewodniki, które można wykorzystywać w następujący sposób. Idziemy od punktu do punktu i w poszczególnych punktach uruchamiamy audioprzewodnik i słuchamy informacji o obiekcie. My natomiast postanowiliśmy zrobić to inaczej. I taki nasz spacer dźwiękowy tworzy całość, to znaczy to jest zwykle około godziny, który nas zarówno zawiera informacje o obiektach, które mijamy i opowiadamy historię, którą chcemy opowiedzieć, a jednocześnie w tym filmie są też informacje o nawigowaniu, to znaczy umawiamy się, że na przykład tutaj ten konkretny przewodnik Warszawa opozycji miejskiej zaczyna się na Placu Zbawiciela i osoba, która ustawi się na Placu Zbawiciela koło metrowózku, czyli tutaj jak Państwo widzą jest to na Placu Zbawiciela 5 i taki plik sobie włączy, to od razu usłyszy, że właśnie rozpoczął nasz spacer, rozpoczął Warszawa opozycji miejskiej. I ten audioprzewodnik jest tak nagrany, że on prowadzi przez całą trasę osoby, które z niego korzystają. I to jest o tyle ważne, że takie jego skonstruowanie, że jest to jeden ciągły plik, oznacza, że musimy udzielać bardzo dokładnych instrukcji, bo osoba, która idzie z nami, to jest są jedyne wskazówki, które posiada. No więc może już pozytywne na chwilę te kwestie techniczne, bo do nich jeszcze wrócimy, kiedy będziemy w ogóle sobie mówić o tym, jak nagrywać taki audioprzewodnik. Ale jeszcze chciałabym powiedzieć o pomyśle na ten konkretny audioprzewodnik. Zależało nam na tym, żeby pokazać kobiety zaangażowane w działania pozytywne na różnym poziomie. Zarówno takie, które tworzyły, które tworzyły najważniejsze organizacje opozycyjne, jak czy Solidarność z jednej strony, a z drugiej takie, które były takimi przygodnymi opozycjonikami, które raz na jakiś czas wstrzymywały pracę opozycyjną. I ten przewodnik i inny na tyle się spodobały, że dostaliśmy za ten projekt nagrodę. O taką nagrodę, która jest przyznawana w Warszawie dla organizacji pozarządowych.
i nazywa się Trzeci Sektor, więc jesteśmy z tego bardzo dumni i cieszymy się, że nasza praca została doceniona. I zresztą ta metoda właśnie została jakoś uznana, dlatego że po nagraniu tych ścieżek, które Państwo widzieli 2 slajdy temu, dostaliśmy propozycje z różnych instytucji, dzielnic, żeby stworzyć specjalnie dla nich. Na przykład w zeszłym roku powstały przewodniki, jakby stworzyliśmy pracownik etnograficzny dla dzielnicy Bielany, które opowiadają historię tej dzielnicy. Powstał też oddział przewodnik dla Muzeum Historii Żydów Polskich i po Muranowie. Także ta metoda no, jest wzbudza zainteresowanie. Zresztą też widzimy, bo około 100 tysięcy pobrań było naszych obu przewodników ze strony, także jest to dosyć sporo. I one są dostępne zarówno na stronie, na tym Państwu pokazywałam, czyli jest miejskaścieżka.pl, jest też aplikacja, za pomocą której można korzystać. I druga ważna część jakby tego audioprzewodnika Warszawa obok dzielnicy, zwłaszcza w kontekście tematu przewodniego w ogóle tej ścieżki, w której Państwo biorą udział, czyli Polska niepodległa, jest historia. I chciałabym zapytać, czy ktoś z Państwa zna to pojęcie, istnieje, czy ono jest zrozumiałe? Nie wiadomo. To ja może tak jak Państwu powiedziałam, ale tak zwrócę Was opowiem, że historia to jest takie określenie, które takiego swojego rodzaju kalambur, to znaczy on wychodzi z takiego założenia, że można zinterpretować słowo history, słowo angielskie oznaczające historię, jako his story, czyli jego historia. Dziękuję Beata za tę odpowiedź. No więc jeśli przyjmiemy, że his story to jest jego historia, to my będziemy szukać her story, czyli jej historii, historii kobiet. Dlaczego w ogóle warto szukać historii kobiet i poświęcać temu uwagę. Ja może opowiem Państwu o moich własnych motywacjach, dlaczego zajmuję się historią kobiet i dlaczego uważam, że to jest ważne. Między innymi właśnie w czasie przygotowań materiału na temat ROBCIO, o którym wspomniałam wcześniej, dostałam zbiór zdjęć z archiwum Ośrodka Karta. No i tak jak Państwo widzą tutaj na tym slajdzie, mamy zdjęcie, które przedstawia mężczyznę, dwie kobiety i dziecko. No i podpisany jest tylko mężczyzna, nie jest nazwisko. Natomiast te kobiety, które są na zdjęciu, jedna jest żoną, tak? Jakby nie ma swojej, to nie jest nazwiska. Druga jest anonimowa. No więc to jest jakby z mojej perspektywy to było dość uderzające. Zwłaszcza, że właśnie gdy przygotowywałam ten materiał na temat to dostałam 30 kilogramów osób, które były zaangażowane w tworzenie tego ruchu. Z tych kilogramów była tylko jedna postać, jeden kilogram kobiety. A wiemy, wspominając, że również jakby kobiety były znacznie bardziej liczne w tym ruchu i w całej opozycji demokratycznej w PRL-u. Dlatego nie jest to jeden z powodów, dla których warto się zajmować historią. Drugi taki powód, to tutaj widzę Państwo, to jest plakat, który został przygotowany w tym roku z okazji stulecia niepodległości Polski przez Instytut Pamięci Narodowej. No i widzimy tutaj Ojców Niepodległości, to również jest 6 postaci męskich. Podczas gdy to się wydarzyło w 1918 opis o odzyskaniu niepodległości i to było też jakby fundamentem nowego powstającego państwa, wówczas było nadanie praw wyborczych wszystkim, czyli również kobietom i właśnie tak jak już wcześniej wspominałam, pierwsze posłanki dosiadły w polskim parlamencie. Więc wydaje mi się, a no i jeszcze drugi, jakby drugi ważny aspekt mojej perspektywy,
to jest to, że właśnie na tym się w historię odpocka. No i w opowieści takiej, które możemy się zetknąć w przewodnikach turystycznych opracowanych przez dynamistów, są właśnie postaci ojców odpocka. No i zadałam sobie pytanie, czy są matki odpocka, czy są jakieś kobiety, które wpływały na tworzenie tego miasta. No i okazuje się, że oczywiście one są, tylko z różnych powodów nie mówi się o nich tak wiele, więc wydaje mi się, że ten rok, jakby stulecie nadania pracy do wszystkich kobietom z jednej strony, z drugiej strony to stulecie tego faktu, że wasza zasiadło w polskim parlamencie, jest dobrym pretekstem, żeby szukać tych kobiet, które rozmawiały się w naszej historii. I teraz, tak, jeśli chodzi o to, jak szukać historii kobiet, to ten audioprzewodnik Warszawa Opozycja Miejska, który jest punktem wyjścia dla naszego dzisiejszego spotkania, nie jest o tyle dobrym punktem odniesienia do szukania historii kobiet w ogóle, że my nagrywaliśmy to w Warszawie. Więc Warszawa była tym miejscem, które koncentrowało się zawsze życie również polityczne i to opozycyjne, więc mieliśmy dostęp do znanych nazwisk. Jak jestem bliżej monitora, to lepiej jest. A ja mam tutaj mikrofon już tak, więc lepiej. Tak, czy teraz jest lepiej? Dzięki. Państwa, ja nie wiem, skąd Państwo są, prawdę mówiąc, ale zakładam, że na pewno wszyscy nie są z Warszawy, prawda? Może Państwo zechcą mi napisać, skąd jest kwestia, kiedy będzie mi trochę łatwiej dostępów odniesienia. Okay. Dziękuję. No właśnie, tak jak wskazywałam, to będą różne miejscowości zasiane po całej Polsce. Dlatego poszukiwanie tych historii wygląda pewnie trochę inaczej niż w Warszawie. Na szczęście ja też mam tym doświadczenie dzięki mojej pracy w Opolu. Dzięki. No to widzę, że cała Polska jest prawie reprezentowana. No więc tak. Jak szukać historii? Jeszcze tak, no rozumiem, że Państwo pracują z młodzieżą w szkołach, więc to też jest jakiś ważny punkt odniesienia. Jeśli chcemy zaszukać kobiet, które są ważne dla społeczności lokalnej, w której się znajdujemy, i które działały na przykład w opozycji demokratycznej w PRL-u, to na pewno warto jest zacząć od tego. To znaczy zapytać o historię swojej mamy, swojej babci, swoich ciotek, jakie one mają historię i być może one same będą już mieć jakieś ciekawe wątki do opowiedzenia. Także dom, rodzina to jest zawsze dobry punkt wyjścia do jakichkolwiek poszukiwań. Wydaje mi się też, że jeśli pracujemy z młodzieżą, to taka zachęta, żeby poszukiwali w swoim dzieci na toczeniu, też sprawia, że to jest dla nich łatwiejsze niż na pierwszy ogień rozmowa z optymizacji. No ale to nie jest jedyna możliwość, dlatego że można też zwrócić się do organizacji, o których wiemy, że w naszej okolicy zajmują się albo historią kobiet. Takich organizacji jest w tej chwili bardzo dużo. Zobaczę, no może przychodzam, ale jest ich sporo. Ja jeszcze trochę o nich opowiem później. Albo to są organizacje po prostu zrzeszające kobiety. W małych miejscowościach, na wsiach, można się na przykład zwrócić do kobiety, bo to w ogóle, nie wiem, czy Państwo wiecie, że to są pierwsze organizacje kobiece w Polsce, to są właśnie koła gospodyń wiejskich i one teraz w całej Polsce przeżywają renesans i mają się coraz lepiej. Także na pewno takie koła na przykład mają swoje własne archiwa. Albo po prostu mogą mieć w swoich szeregach osoby starsze, które będą w stanie nam o czymś opowiedzieć. Kolejnym sposobem na to, żeby poznawać historię kobiet, może być bezpośrednie zwrócenie się do swojej społeczności. I tak na przykład ja zrobiłam, kiedy szukałam historii kobiet od Polska, to znaczy na forach, takich grupach na Facebooku zwykle są
Zwykle są takie grupy zrzeszające mieszkańców jakiejś dzielnicy, jakiegoś miasta, prawda? Na pewno u Państwa w miejscowościach jest podobnie. Po prostu napisałam post o tym, że interesuje mnie historia polskich kobiet i czy oni znają kogoś, kto jest interesujący. I muszę Państwu powiedzieć, że ta odezwa moja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. I nagle się okazało, że jest bardzo wiele kobiet, czy to położnych, czy to lekarek, które były zapamiętane jako ważne dla swojej społeczności, czy nauczycielek, czy też kobiet, które miały jakieś osiągnięcia sportowe, bardzo wybitne. Także takie bezpośrednie zwrócenie się jest zawsze dobrym wyjściem i to jest też coś, co młodzież może zrobić bez trudu w mediach społecznościowych, żeby złapać jakieś pierwsze informacje. Można też zwrócić się do organizacji, czy też nie grup nieformalnych, które zajmują się historią regionu, jak na przykład Towarzystwa Przyjaciół Miejscowości, czy Ziemi jakiejś, bo takie w każdej społeczności takie organizacje istnieją. To też nie muszą być organizacje, tylko właśnie grupy nieformalne, albo po prostu osoby, regionaliści, krajoznawcy, którzy się zajmują właśnie historią regionu. I oni też mogą mieć jakąś wiedzę, chociaż moje doświadczenie i też doświadczenie innych kobiet, które się zajmują historią kobiet, wskazuje na to, że bardzo często te kobiety po prostu są pomijane w takich przewodnikach turystycznych, regionalnych. O nich się nie mówi zbyt często. No ale takie linki, jakieś pojedyncze można łapać, można szukać tropów i to jest też punkt wyjścia. Także ta organizacja, też publikacje dotyczące regionu. Oczywiście dobrym pomysłem jest udanie się do Archiwum Państwowego, przy czym już nie jest zrealizowane w samą młodzież, bo to wymaga kompetencji w pracy z zasobem archiwalnym, ale być może w Państwa towarzystwie jako opiekunów można taką wyprawę do archiwów zorganizować. To mogą być zarówno archiwa państwowe, jak i archiwa instytucji, to znaczy jeśli, no ja mogę znów odwołać się do przypadku Otwockiego. Otwock to, tak jak już wspomniałam na początku, było miasto uzdrowiskowe, w związku z tym do Otwocka wjeżdżały ze wszystkich stron kraju pielęgniarki, które tam pracowały, więc jeśli chciałabym odtworzyć historię pielęgniarek, czy posłuchać ciekawych postaci, ciekawych osób, które się tam zajmowały, mogłabym na przykład sprawdzić archiwa zakładowe szpitala, czy też sanatorium. Więc to jest też jakiś trop. Oczywiście warto jest się też pytać do lokalnych muzeów, które też mają różnego typu zasoby. W przypadku historii kobiet często jest tak, że muzea mają te zasoby, ale one są nieopracowane, to znaczy nie są w tym ciągu wystawy, ale one tam mimo wszystko są, więc można je wykorzystać, można je próbować przetwarzać i tak dalej. I kolejnym, ostatnim na mojej liście miejscem są archiwa społeczne. Nie wiem, czy archiwistyka społeczna jako taka jest w ogóle Państwu dziedziną jakoś znaną. Czy Państwo znają jakieś archiwa prowadzone oddolnie w Państwa miejscowości i w Państwa społeczności? Nie wiadomo. No to ja nie jestem gotowa się założyć, że na pewno tak jest, że w Państwa okolicy działa jakiś archiwum społeczny. Archiwistyka społeczna różni się od archiwistyki państwowej tym, że jest tworzona właśnie przez albo organizacje, albo grupy nieformalne, albo na przykład przez biblioteki. Przy bibliotekach często działają takie archiwa społeczne. I zachęcam Państwa do wizyty na stronie archiwa.org, ten adres jest tutaj na slajdzie na samym dole. I tam można wpisać swoją miejscowość i zobaczyć, czy w naszej tej okolicy Państwa miejscowości działa takie archiwum. I archiwa społeczne mają tę ciekawą cechę, że one zwykle gromadzą zbiory dotyczące życia codziennego.
To znaczy, to są zbiory rodzinne na przykład jakichś osób, czy fotografie rodzinne, jakieś listy, które opowiadają o historii miejscowości na przykład, ale jednocześnie opowiadają właśnie o tym, jak wyglądało życie codzienne w tej miejscowości, w której się znajdowały. Tam można znaleźć dużo różnych znaków i właśnie też można szukać tam historii kobiet. I archiwa społeczne często też mają w swoich zasobach historie mówione, to znaczy nagrania, wywiady z członkami społeczności. Nie wiem, czy temat historii mówionej jest dla Państwa jakoś dobrze znany. Ja o tym jeszcze będę chwilkę później mówić, ale historia mówiona też jest, może być ciekawym źródłem wiedzy o historii kobiet. Kiedy już zbierzemy jakieś informacje na temat historii kobiet w naszej społeczności, to możemy na różny sposób tę wiedzę popularyzować, żeby się podzielić efektami swojej pracy ze swoją społecznością. No i tutaj na przykład widzimy pocztówki, które zostały wydane przez Fundację Herstory, to jest z Lublina fundacja, która się zajmuje historią lubelskich kobiet i też to był akurat projekt dotyczący żydowskich kobiet z Lublina. I właśnie zaprojektowały i wydały taką serię pocztówek, które są no, atrakcyjne jakby wizualnie z jednej strony, a z drugiej strony to jest zwykła pocztówka, którą można wysłać, ale też na rewersie każdej z nich jest krótka historia tych kobiet, które się nimi zajmują. Innym przykładem promowania wiedzy o historii kobiet mogą być publikacje. Tutaj akurat wybrałam książkę Milano Bianki, którą bardzo Państwa. Milano Bianka to jest również miejscowość pod Warszawą, z drugiej strony stosunkowo niż odwrót. Natomiast tam bardzo prężnie działa Stowarzyszenie Milano Bianki, które gromadzi wiedzę o kobietach w tej miejscowości. I wydały już dwie książki w dwóch tomach. Ale to jest tylko przykład, bo takich publikacji dostało już nie więcej, czy to w formie książek, czy broszur, takich drobniejszych publikacji. Można na przykład sporządzić mapę, która będzie opowiadać o umieścić w przestrzeni te kobiety, o których chcemy opowiedzieć. Tutaj widzą Państwo przykład wielbickiego Szlaku Kobiet. Taka mapa może być do pobrania online, ona może być też wydrukowana i rozłożona w jakichś ważnych, charakterystycznych miejscach miejscowości do pobrania, żeby można było sobie z taką mapą zwiedzać. Można po prostu też organizować spacery historyczne i to jest na zdjęciu przykład właśnie takiego spaceru po odchodku. Spacer trochę tak jak audioprzewodnik jest o tyle fajną formą, że on zakłada takie aktywne korzystanie z przestrzeni miasta. I poznajemy właśnie tę przestrzeń wszystkimi zmysłami, żeby wszystkie zmysły do tego. Odwiedzamy też te miejsca, w których były nasze bohaterki, o których opowiadamy, więc ja bardzo, bardzo lubię to słowo, a przy tym ona jest niezobowiązująca. Ona się nie wiąże z żadnymi kosztami, to też jest ważne w przypadku działań w organizacjach pozarządowych, że wydanie książki jest już sporym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym. Natomiast zorganizowanie spaceru jest zupełnie bezpłatne i też wyobrażam sobie, że jeśli pracują Państwo w szkole, to też pewnie taki spacer może być dobrym rozwiązaniem. No i wreszcie od spaceru przechodzimy do audioprzewodnika. To znaczy, audioprzewodnik jest taką specyficzną formą spaceru, ponieważ to jest spacer, który jest nagrany. I tak jak właśnie taki zwykły spacer krajoznawczy, który prowadzimy, on ma swoje zalety, dlatego że no, jesteśmy w kontakcie ze sobą i tworzymy jakąś społeczność, budujemy jakąś społeczność, z którą się spotykamy i która idzie z nami na spacer. Natomiast audioprzewodnik ma tę zaletę, że on jest trwały. To znaczy, jeśli wykonamy ten wysiłek, żeby nagrać audioprzewodnik i opublikujemy go, to on już będzie dostępny zawsze i o każdej porze. Każdy, kto będzie chciał podążyć szlakiem, który zaproponujemy, no to będzie mógł to zrobić. No
Tutaj akurat jako przykład podałam Państwu inny przewodnik historyczny. Stocznia jest kobietą. To jest projekt realizowany przez taką grupę metropolitanki, który właśnie często skupiamy w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku i chcą pokazać historię Stoczni Gdańskiej z perspektywy kobiet, co również jakby dotyczy strajków w Stoczni, więc te wątki opozycyjne również tam się pojawiają. Czy na tym etapie mają Państwo do mnie jakieś pytania, do jakieś myślenia? Bo teraz będziemy, chciałabym przejść już do samego konstruowania audioprzewodnika. To w takim razie ja pozwolę sobie przejść dalej. Dzięki. No dobrze, i teraz wyobraźmy sobie, że chcą Państwo ze swoimi uczennicami, uczniami nagrać taki audioprzewodnik. Co jest nam do tego potrzebne? W zasadzie wymagania są dosyć niewielkie, bo potrzebny nam jest dyktafon, a w dzisiejszych czasach to nawet i dyktafon do końca nie jest potrzebny, bo większa pomysł na funkcje nagrywania, które są wystarczająco dobre, żeby stworzyć audioprzewodnik. No niemniej jakiś sprzęt nagrywający jest absolutnie niezbędny. Drugą rzeczą jest program do montażu dźwięku i osoba, która umie posługiwać się takim programem, ale ja mogę Państwu polecić taki program, który się nazywa Audacity. Ten, ja może napiszę tutaj, żeby Państwo to nagrywali. Ten program jest bezpłatny. Jest po prostu intuicyjny w obsłudze. Z całą pewnością młodzież bardzo szybko załapie, jak to robić, żeby zmontować taki audioprzewodnik. To jest taki program, do którego wiemy swoje pliki dźwiękowe, możemy je trochę oczyszczać z ewentualnych szumów, ale przede wszystkim ciąć, sprawdzać, łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach. Więc taki program i ktoś, kto się zechce go nauczyć, jest nam potrzebny. No i trzecia rzecz, która jest bardzo potrzebna, to jest miejsce, w którym nasz audioprzewodnik będzie potem dostępny. W naszym przypadku, w przypadku audioprzewodnika, który jest dzisiaj bohaterem naszego spotkania, czyli Warszawa Opozycji Miejskiej, no to on funkcjonuje na portalu Miejska Ścieżka, czyli portalu, w którym my publikujemy wszystkie nasze audioprzewodniki. I temu portalowi, tak jak wspomniałam, towarzyszy też aplikacja na smartfony. Ale tak w ogóle nie musi być. To znaczy, nie jest potrzebna specjalna platforma ani specjalna aplikacja, bo taki plik dźwiękowy można właściwie załadować na stronę Państwa szkoły. Na przykład można je załadować. Można opublikować taki plik również w mediach społecznościowych. Ważne jest tylko, żeby dobrze go opisać, żeby się dawało go wyszukać. I właściwie to jest jedyne wymaganie. I teraz jak przygotować nagrywanie takiego audioprzewodnika? No więc po pierwsze, musimy wyszukać historie, o których chcemy opowiedzieć. Czyli jeśli chodzi o historię kobiet, no to te tropy, którymi warto być może podążyć, to ja już jest kilka slajdów wcześniej. Czyli warto jest przeszukać archiwa rodziny, porozmawiać ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi, czy też zabrać młodzież do archiwum, czy to archiwum bankowego, czy też do archiwum jakiegoś lokalnego muzeum. Można poszukać po prostu świadków i świadków historii osób, które na przykład brały udział w jakichś wydarzeniach z świecia opozycji do PRL-u, czyli na przykład kolportowały ulotki, albo zajmowały się redagowaniem pracy, albo w ich mieszkaniach znajdowały się, znaczy w ich mieszkaniach spotkania tych grup opozycyjnych. To z takimi osobami można się spotkać i można je nagrać. I teraz, jeśli chodzi o nagrywanie, to
Ja nie będę o tym bardzo dużo mówić, bo nie ma na to czasu, natomiast powstał na potrzeby Centrum Edukacji Obywatelskiej taki film o tym, jak nagrywać historię mówioną. I on jest dostępny na kanale na YouTube Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tam opowiada o tym osoba z Domu Spotkań z Historią. Dom Spotkań z Historią ma bardzo duże archiwa historii mówionej, ma duże doświadczenie w nagrywaniu. Także zachęcam Państwa do obejrzenia tego filmu i zapoznania się z tym, jak to robić. No właśnie, zatem też tutaj jest jakby co. Ale co jest ważne w naszym kontekście, to jeśli chodzi o nagranie i przygotowywanie audioprzewodnika, kluczowa rzecz to jest taka, żeby porozumieć się z tą osobą, którą nagrywamy, żeby jej wyjaśnić, w jaki sposób będziemy wykorzystywać to nagranie. Także ono będzie po pierwsze zmontowane, także wytniemy, że nie będziemy publikować całego na przykład wywiadu, no bo wywiad taki klasyczny z historii mówionej, wywiad biograficzny może trwać wiele godzin, natomiast nam będzie potrzebna na przykład minuta całego takiego wywiadu, dlatego trzeba dobrze opowiedzieć osobie, którą nagrywamy, po co to robimy, jak chcemy to wykorzystać i po prostu się z nią porozumieć, tak, żeby ona wyraziła zgodę. Dobrą praktyką jest też to, żeby już przygotowany, gotowy audioprzewodnik przed opublikowaniem udostępnić takiej osobie, żeby sobie przesłuchała i się wypowiedziała, czy zgadza się, żeby jej wypowiedź była użyta w tym konkretnym kontekście. No i teraz tak, jeśli wyłonimy takie główne wątki, spotkamy się z tymi osobami, no to wyłonią nam się z tego, z tej pracy miejsca. Miejsca w naszej miejscowości, które były ważne w opowieściach tych osób, o których będziemy rozmawiać, czy też w jakichś materiałach archiwalnych, w listach, w wspomnieniach, na zdjęciach, czyli to może być właśnie miejsce, w którym zbierała się opozycja w naszej miejscowości, albo miejsce, drukarnia, która po godzinach drukowała ulotki opozycyjne. To może być po prostu miejsce, w którym mieszkała na przykład osoba ważna dla działalności opozycyjnej w naszej miejscowości. Takich miejsc jest bardzo dużo. No i taką robocą mapę trzeba sobie zrobić. Najlepiej jest wydrukować po prostu mapę naszej miejscowości i te punkty jakoś tam sobie zaznaczyć i po prostu wyruszyć w drogę. To znaczy, tak jak Państwu wspominałam już na początku, taki audioprzewodnik powinien trwać około godziny. On nie może trwać dłużej, dlatego że bardzo trudno jest skupić uwagę. My już zrobiliśmy ich na tyle dużo, że możemy stwierdzić, że jeśli taki audioprzewodnik trwa dłużej niż nawet półtorej godziny, to już osoba, która go słucha, która z nim spaceruje, w pewnym momencie traci po prostu koncentrację. No i to zresztą jest zupełnie niezrozumiałe. Ale zresztą Państwo pracujecie z młodzieżą, to na pewno wiecie, że trudno jest skupić uwagę przez dłuższą chwilę. Więc to jest około godziny, czyli w praktyce to oznacza, że taki temat może w przestrzeni zajmować 2-3 km. Nie jest to dużo, dlatego jeśli komponujemy taką pracę i jeżeli mamy zaznaczone punkty, to już od razu musimy się pogodzić z tym, że na pewno wszystkich punktów, które chcielibyśmy pokazać, nie jesteśmy w stanie pokazać ze względu na odległości. Ale nie ma się czym przejmować, dlatego że różne opowieści można wpleść niekoniecznie stojąc dokładnie w tym miejscu, o którym chcemy opowiedzieć. Zresztą ja zaraz jeszcze o tym opowiem. I teraz tak, kiedy już idziemy na spacer i widzimy mniej więcej, wyłania nam się ta trasa, która ma 2-3 km i prowadzi w pobliżu, obok miejsc, które chcemy pokazać, to wtedy warto jest nagrać trasę. To znaczy, warto jest przejść tę trasę w takim spokojnym tempie, w jakim wyobrażamy sobie, że ktoś spaceruje, iść po prostu z dyktafonem, czy też z telefonem, który ma funkcję nagrywania dźwięku i przemierzać tę trasę, jednocześnie nagrywając sobie takie ważne informacje dotyczące orientacji w przestrzeni. Czyli, że na przykład idziemy 300 metrów
a potem skręcamy w lewo, to warto jest to nagrać, że teraz skręcamy w lewo. Albo teraz po prawej widzimy coś. I kiedy mamy już takie nagranie, takie bardzo robocze, to znaczy na którym tylko widzimy te odcinki, ile one zajmują w przestrzeni, czyli ile one zajmują w czasie. Czyli ile czasu będzie iść osoba z punktu A do punktu B. I to są informacje dla nas bardzo, bardzo ważne. Kiedy przejdziemy do punktu czwartego, czyli tworzenie scenariusza. I ten scenariusz budujemy na podstawie tego roboczego nagrania, czyli rozpisujemy sobie, przyjmijmy, że nasz spacer miałby trwać godzinę i wiemy, na których miejscach tej trasy są charakterystyczne punkty, w których chcemy się zatrzymać i coś opowiedzieć, to musimy tak stworzyć ten scenariusz, żeby nasza opowieść mieściła się w tym czasie, który przemierzamy od punktu. I teraz z tego, co zrozumiałam z Państwa wcześniejszych odpowiedzi, to nikt z Was nie miał takiego doświadczenia, żeby przemierzać jakieś miasto z audioprzewodnikiem, poza Panią Martyną z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Więc tak na sucho to trochę trudno mi o tym opowiadać, ale zachęcam Państwa do tego, żeby po prostu jeden z audioprzewodników z naszej strony Miasta sobie przesłuchać, choćby wieczorem przed snem, to wtedy Państwo nabiorą lepszego wyobrażenia. Ale ja tak dwóch razy to opowiem, że wyobraźmy sobie, że chcemy poprowadzić kogoś z punktu A, w którym znajdowała się na przykład drukarnia, która drukowała ulotki dla podziemia, do punktu B, w którym było mieszkanie konspiracyjne. Przejście tego odcinka zajmuje około 5 minut. To my musimy zapełnić te 5 minut naszą opowieścią. Więc trzeba ten scenariusz stworzyć tak, żeby ta godzina była wypełniona. I na tym etapie jest bardzo ważne, żeby zadbać o różnorodność materiałów, które publikujemy. I znów strasznie żałuję, że Państwo nie znają tego audioprzewodnika, ale ja może opowiem, że on się składa. Zasadnicze materiały, które są nagrane w audioprzewodniku, możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to są takie wskazówki techniczne, a druga to jest taka opowieść, narracja, już zawierająca treści merytoryczne. Czyli te techniczne to będą takie, że za skręć w lewo w ulicę jakąś, tak? Albo spójrz w górę na kamienicę o numerze 13. To są tego typu informacje techniczne. I drugie to są informacje merytoryczne, które budują naszą opowieść. One mogą się składać z kilku, na nie się może składać kilka typów materiałów. Po pierwsze i najważniejsze, to jest nasza opowieść, czyli nagrywamy narratora. Trzeba wybrać osobę, która ma najlepszą dykcję albo która najbardziej dobrze się sprawdza w takich kontekstach i chce być narratorem naszego audioprzewodnika. No i taka osoba jakby prowadzi, spina całą naszą opowieść o przewodniku. Druga rzecz, drugi typ materiału to są nagrania, które powstały przy okazji naszych przygotowań. Czyli to są na przykład wspomnienia pani, która zajmowała się roznoszeniem ulotek. I ona nam o tym opowiedziała, jakie roznosiła, jak wyglądał ten proces, z jakim ryzykiem się to wiązało. Zapewne też opowiedziałaby nam, jakie to miało konsekwencje dla jej życia codziennego. Także na przykład musiała wybierać, czy będzie się zajmowała staniem w kolejce po mięso, czy będzie roznosiła lotki. No więc taka opowieść, my ją nagraliśmy i my ją mamy. No i teraz, tak jak wspomniałam na początku tutaj tego slajdu, my nie możemy wykorzystywać tej opowieści w całości, no bo to jest niemożliwe, żeby to zmieścić się w godzinie. Więc wybieramy te fragmenty, które uważamy za interesujące. No i to są właśnie materiały, które jakby my sami stworzyliśmy na potrzeby nagrania takiego audioprzewodnika. Innym typem materiału, który my sami możemy stworzyć, żeby skomponować taki audioprzewodnik, to na przykład dźwięki, różnego typu dźwięki, które mogą przenosić odbiorcę do świata, o którym opowiadamy. Więc jeśli na przykład chcemy opowiedzieć o drukarni, to możemy nagrać dźwięk maszyn, które powilacza, tak? Albo jeżeli chcemy opowiedzieć o
lesie, to możemy nagrać dźwięk ptaków, dźwięk drzew. Jak tutaj już nie ma żadnych ograniczeń, możemy nagrywać dowolny dźwięk, który uważamy za jakoś adekwatny i interesujący w naszej, budowaniu naszej opowieści. Czyli to są te materiały, które my stwarzamy. Teraz możemy wykorzystać materiały, które już istnieją. Czyli po pierwsze, to są materiały, które na przykład nagrania z zakresu historii mówionej, które funkcjonują już w archiwach, na przykład w archiwach społecznych albo archiwach, no różnych typach archiwów. Więc my możemy, oczywiście musimy pamiętać o uzyskaniu wszelkiego typu zgód, ale najczęściej z naszego doświadczenia wynika, że instytucje nie mają z tym problemu i udostępniają nagrania do wykorzystania, no więc wtedy możemy sobie wykorzystywać nagrania archiwalne, wywiady archiwalne. Można też sięgać do kronik filmowych, bo jest bogaty zasób kronik, który może też być bardzo ciekawy i na przykład w tym audioprzewodniku Warszawa opozycjonistów jest to fragment kroniki filmowej, która opowiada o życiu ówczesnego domu towarowego. I tam narrator opowiada, co w tym domu towarowym można kupić i tak dalej, no więc to jest bardzo, bardzo ciekawe i jakby trzeba pamiętać, że takie to urozmaita jakby opowieść i czyni ją bardziej różnorodną, bardziej ciekawą. Jest jeszcze, możemy sięgnąć do na przykład literatury, jeżeli powstała jakaś literatura, czy zarówno to może być literatura piękna, która na przykład powstała w naszym mieście, albo uniwersytetka, albo literatura faktu, albo dzienniki, biografie, wspomnienia, jakieś fragmenty, które uważamy za ciekawe, za poruszające, również możemy je wykorzystać i możemy je nagrać. I warto jest rozważyć, czy chcemy nagrywać, czy te fragmenty, cytaty odczytuje narrator, czy też jakaś inna osoba. Na przykład dla urozmaicenia, my tak robiliśmy, nagrywając audioprzewodniki po odchodku, że cytaty z literatury czytał ktoś inny niż narrator i to jakoś wydaje mi się, że urozmaiciło i uczyniło bardziej interesującym nasz audioprzewodnik. I wreszcie możemy wykorzystywać również fragmenty utworów muzycznych. W audioprzewodniku Warszawa opozycjonistek mogą Państwo usłyszeć już w pierwszych sekundach utwór Manamu, który był bardzo popularny w czasach, o których opowiadamy, więc taki utwór użyliśmy. I warto jest szukać tego typu utworów, które no po pierwsze będą rozmaiceniem, po drugie prowadzą w klimat tamtych czasów, to też jest bardzo ważne, żeby działać na wszystkie zmysły naszego odbiorcy, jeżeli chcemy mu pokazać jak najbardziej kontekst, na przykład lat 70., to puszczenie jakiegoś popularnego wówczas kawałka na pewno nam w tym pomoże. Więc tak, tutaj omówiliśmy sobie, z jakich elementów musi składać scenariusz i opowiedziałam Państwu o materiałach, które można wykorzystywać i już raz podkreślam, że bardzo warto, żeby one były różnorodne. Potem przechodzimy do nagrań, czyli nagrywamy narratorkę z narratora, nagrywamy ewentualne cytaty, które chcemy, żeby były też elementem naszej opowieści i potem to montujemy. I można to zrobić w tym programie, o którym wspominałam wcześniej. Montujemy, czyli sklejamy te poszczególne pliki dźwiękowe w całość, takie układamy, żeby one odpowiadały na scenariusz, który stworzyliśmy. I zanim zaczniemy jakąkolwiek publikację, promocję naszego audioprzewodnika, trzeba koniecznie pójść na próbny, bo wtedy zawsze się okazuje, że coś źle wyliczyliśmy, coś źle wymierzyliśmy. I trzeba sobie dać czas i przestrzeń na to, żeby taki audioprzewodnik poprawić. Czyli skrócić niektóre nagrania, nagrać niektóre rzeczy od nowa, to oczywiście też się zdarza. No i wówczas, jeśli już uda nam się to wszystko zrobić, to jesteśmy gotowi do tego, żeby taki materiał opublikować w miejscu, które wybraliśmy i go rozpowszechniać. Można go rozpowszechniać na wiele różnych sposobów. My mamy taką praktykę, że jeśli jakiś audioprzewodnik ma swoją premierę i się ukazuje po raz pierwszy, to wtedy robimy taki wspólny spacer i puszczamy ten audioprzewodnik z głośnika i idziemy dużą grupą osób, które razem słuchają tego audioprzewodnika. To jest bardzo fajny element promocyjny z jednej strony, z drugiej od razu mamy informacje zwrotne od osób, które
biorą udział w naszym spacerze, co im się podoba, co im się nie podoba, co można ewentualnie sprawić. Także tak to się przedstawia. No i teraz chciałam Państwu jeszcze opowiedzieć chwilkę o źródłach, ponieważ no, mamy godzinę, więc to nie jest czas, w którym można opowiedzieć o takim bardzo skomplikowanym procesie, jakim jest stworzenie audioprzewodnika. Chciałabym Państwa odesłać do kilku źródeł. Z jednej strony tutaj zgromadziłam źródła, które dotyczą tego, jak w ogóle tworzyć działania dotyczące dziedzictwa lokalnego. Pierwsza pozycja, zadbałam o to, żeby wszystkie te pozycje były bezpłatne, dostępne online, żeby Państwo mogli z nich bezpiecznie korzystać bez konieczności wycieczek do innego miasta i robienia zakupów. Więc pierwsza z tych pozycji to jest nasze miejsce. To jest publikacja, którą wydaliśmy w Stowarzyszeniu Pracowni Etnograficznej i ono właśnie zawiera kilka inspiracji do pracy ze społecznością lokalną, z lokalnym dziedzictwem i wrażliwia na pewne tematy, które wydają mi się też ważne z perspektywy naszego dzisiejszego spotkania. Druga publikacja, którą Państwu chciałabym polecić, to jest publikacja Generacja plus Animacja. Ona zadała po ogólnopolskiej wiedzie projektów. To jest takie wydarzenie dla animatorów kultury, które odbywa się co roku, jest organizowane przez Narodowe Centrum Kultury. I właśnie my w 2017 roku opowiadaliśmy o audioprzewodnikach podcastu podczas tej ogólnopolskiej wiedzy projektów i po w tej publikacji właśnie jest trochę więcej opowieści na ten temat, jak to robiliśmy. Także jeśli Państwo to interesuje, to tutaj można sobie poczytać. Kolejną publikacją, którą chciałabym polecić, to jest książka Rozwój dziedzictwa. Ona została wydana na składzie Narodowego Instytutu Dziedzictwa i ona też opowiada o dobrych praktykach w zakresie właśnie dziedzictwa lokalnego, jak to robić, jak się zajmować, gdzie szukać inspiracji. Także bardzo Państwa do czynnicy tych publikacji zachęcam, one są wszystkie darmowe, dostępne. Druga jakby pula źródeł, do których Państwa zachęcam, to jest dotycząca już historii kobiet i ogólnie o historii kobiet w Polsce traktuje ta publikacja historyczki, którą bardzo serdecznie Państwu polecam, jeśli chcą się Państwo zajmować historią kobiet, dlatego że to jest taki zbiór wywiadów z praktykami, z osobami, które się zajmują historią kobiet i one opowiadają o tym, jak to robią, jakie są ich motywacje, jakie są ich trudności. Jakby możemy się przekonać na konkretnych przykładach i jakby nie musimy uważać w otwartej drzwi, możemy się zapoznać z tymi i bardzo te publikacje polecam. Dużo jest inspiracji do pracy i ona też jest bezpłatnie dostępna na internecie, na stronie Fundacji Przestrzeń Kobiet, która wydała te publikacje. Kolejna pula książek, które mogą się Państwu przydać w tej pracy przygotowywania audioprzewodników, są takie książki, które dotyczą książki, też jest jeden film, który dotyczy polskich opozycjonistek. One, i tych książek jest więcej też, jakby od ostatnich kilkunastu już lat jakby historie kobiet są opracowywane coraz częściej, coraz lepiej, więc mogą Państwo sięgnąć sobie do tych książek. One niestety już nie są dostępne bezpłatnie w internecie, także natomiast przy tutaj tych tytułów, które wymieniam, jest też film Solidarność wobec kobiet, który właśnie opowiada o kobietach działających w Solidarności i oni jest dostępny online. Także można go obejrzeć. Do czego bardzo serdecznie zachęcam. I ostatnia taka pula dotycząca jakby źródeł, to są źródła, to są tylko przykłady działań osób, które zajmują się historiami w Polsce. Taka baza, powiedzmy, główny zasób, w którym można szukać informacji na temat różnych grup osób, które się zajmują historiami. To jest Archiwum Historii Kobiet. To jest archiwum, które stworzyła Fundacja Przestrzeń Kobiet z Krakowa. I ona tutaj też jest wymieniona. I również ta fundacja jest wydawczynią tej książki historycznej, o której Państwu mówiłam, do której bardzo serdecznie zachęcam. I tam oprócz tej publikacji
Jest jeszcze kilka innych publikacji do pobrania, które opowiadają no przede wszystkim o kobietach krakowskich, bo to jest ich liczba i tym się interesują, ale nie tylko. Także tam Państwa odsyłam i bardzo serdecznie zachęcam. No i tu jest jeszcze kilka innych miast. Nie będę Państwu może odczytywać, bo to prezentacja jest potem do dyspozycji. Także zachęcam, starałam się pokazać, to nie są wszystkie, tak jak mówiłam. Natomiast chciałam jakąś różnorodność pokazać tych działań, więc takie tutaj kroki dla Państwa do już samodzielnej eksploracji. No i cóż, przyszedł czas na Państwa pytania, jakieś refleksje, jeśli bo właśnie minęła godzina, także mamy jeszcze kilka minut, jeśli Państwo chcą coś zapytać, jeśli Państwo chcą, żebym coś uzupełniła. Ja też tutaj zostawiam swojego maila, jeśli teraz na gorąco nie mamy Państwo żadnych przemyśleń, to ja to oczywiście rozumiem, ale gdyby coś się pojawiło w przyszłości, to jestem otwarta, żeby w miarę możliwości o czymś odpowiedzieć, coś podpowiedzieć, coś skierować. To może w oczekiwaniu na ewentualne pytania chciałabym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Centrum Edukacji Obywatelskiej zachęca nauczycielki do pracy na temat historii kobiet, bo wydaje mi się, że jakby wiemy to z badań, że w podręcznikach szkolnych kobiety są niedoreprezentowane. Tak, i jakby od 90 do 96% wszystkich osób, które są opisywane na kartach podręczników do historii w polskich szkołach, to są mężczyźni. Podczas tego oczywiście wiemy, że było też wiele wybitnych i mniej wybitnych kobiet, które warto pamiętać. Więc ja mam nadzieję, że też bardzo Beata też dziękuję. I dziękuję wszystkim za udział w tym webinarium, było mi bardzo miło. I pozostawiam, jestem otwarta. Tak, to byłoby super, gdyby taki przedmiot powstał. Chociaż no też trzeba pamiętać o tym, że na pewnym poziomie może nie warto jest oddzielać historii od herstorii, tylko może warto jest włączać opowieści o historii kobiet do tego głównego nurtu nauczania historii, prawda? Znaczy, opowiadając o mężczyznach, opowiadając też o kobietach, a nie czynić z tego zupełnie odrębnej dziedziny. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i życzę powodzenia w działaniach uczniami. To ja się jeszcze włączę na koniec. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu i Pani Ewie właśnie za to spotkanie. Tak jak Pani Ewa wspominała, jeśli będziecie mieli jakieś pytania w kontekście realizacji, czy gdzie szukać właśnie różnych inspiracji, to można właśnie sobie zapisać ten mail i kontaktować się już bezpośrednio z Panią Ewą. Wszystkie źródła i linki, o których były wspomniane na webinarium, ja wyślę do Państwa jutro albo w poniedziałek. No i zachęcam, tak jak Pani Ewa mówiła, żeby może przed jeszcze snem przesłuchać sobie audiobook właśnie Warszawa opozycjonistek. Można to spokojnie wygooglać, jeśli nie zdążyliście zapisać dokładnej strony. Zachęcam bardzo serdecznie i dziękuję i do kolejnego webinarium. Pani Ewie też dziękuję bardzo za poprowadzenie tego webinarium i życzę wszystkiego dobrego wieczoru dla Was wszystkich.